Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na Obserwator, a na początek wrócimy do sprawy zatrzymania sprawcy serii podpaleń samochodów w Słupsku. 14 zarzutów postawiła słupska policja Krystianowi B. 26-latek w trakcie przesłuchania przyznał się do podpaleń 21 samochodów na terenie miasta. Obecnie trwają policyjne i prokuratorskie czynności. Śledczy sprawdzają m.in. czy Krystian B. ma związek z innymi podpaleniami, do których dochodziło na terenie Słupska i w innych rejonach naszego kraju. Zgromadzony w wyniku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa oraz o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Pozostajemy przy tematach policyjnych. W Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku zginął dowód w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Brakuje także roweru odzyskanego z kradzieży. Sprawa ginących w zagadkowy sposób dowodów na polecenie komendanta miejskiego policji jest wyjaśniana przez Wydział Kontroli. Sprawa ginących dowodów wyszła na jaw kilka dni temu. Dotyczy dowodów w sprawach prowadzonych przez Wydział Kryminalny. Jednym z zaginionych przedmiotów jest dowód w sprawie o zabójstwo. Chodzi o śledztwo, w którym główną podejrzaną jest słupska adwokat Katarzyna R. Prawniczka jest podejrzewana o usiłowanie zabójstwa. Kobieta miała ranić nożem dwóch mężczyzn. Zaginionym dowodem jest odzież ze śladami krwi, które zostały zabezpieczone do badań DNA. Z magazynu dowodów słupskiej policji zginął także rower, który odebrano członkom złodziejskiej szajki działającej na terenie Polski i Niemiec. O dziwne zaginięcia dowodów zapytaliśmy rzecznika słupskiej policji. Jakub Bagiński nie zgodził się na wystąpienie przed kamerami w tej sprawie. Na nasze pytanie odpowiedział jednak drogą mailową. W informacji od oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku możemy przeczytać, że w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku trwa kontrola przeprowadzana przez policjantów z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Komendant Miejskiej Policji w Słupsku wszczął postępowania wyjaśniające oraz postępowanie dyscyplinarne. Materiały zostały także przekazane do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na prawidłowy tok postępowania, a prowadzone czynności wyjaśniające w związku z zaginięciem dowodów rzeczowych mają wykazać, w którym momencie doszło do nieprawidłowości i nie dopuścić do podobnych uchybień w przyszłości. Słupscy wędkarze kolejny raz prowadzą sztuczne tarło troci i łososi. Dzięki temu wspierają naturalny proces rozmnażania szlachetnych ryb. Jesienią trocie wędrowne i łososie wpływają z morza do rzek, aby odbić swoje gody. Jednak w wyniku działań człowieka liczba tarlisk w pomorskich rzekach zmalała. Ponadto rzeki są pogrodzone różnego rodzaju spiętrzeniami i zaporami, co uniemożliwia wędrówkę ryb. Dlatego potrzebne jest wsparcie ludzi. Gdybyśmy nie wsparli tarła naturalnego, bo to nie jest główny, to nie jest główne zadanie. Podstawowym zadaniem jest tarło naturalne, bo ono daje najlepszej jakości wylek. Ale musimy to wspierać. I to jest wsparcie tarła naturalnego. Gdybyśmy tego nie zrobili, nie wiem, jakie by były efekty. Słupscy wędkarze już od kilku dni na terenie przepławki odławiają wędrujące z góry rzeki ryby. Z nich pozyskują ikrę i mlecz. Dzięki temu w przyszłości przeprowadzą zarybienia. Ryby do sztucznego tarła są poddawane narkozie. Po procesie i wybudzeniu wszystkie wracają z powrotem do rzeki. Czyli pobieramy ikrę i mlecz całkowicie w suchych warunkach, aby nie uaktywnić plemników, aby nie uaktywnić pęcznienia ikry. Zawozimy to wszystko na wylęgarnię, tam na miejscu zapładniamy i z pozyskanej i zapładnionej ikry pozyskujemy później materiał zarybieniowy, czyli wylęki na rybek letnich. Wędkarze muszą pozyskać ikrę od blisko 200 samic szlachetnych ryb. W tak zwanym sztucznym tarle biorą udział także naukowcy z Instytutu Rybołówstwa, którzy od ryb pozyskują materiał genetyczny. Ma on posłużyć do porównań z następnymi pokoleniami troci i łososi. Dzięki temu będzie wiadomo, ile ryb pochodzić będzie z naturalnego, a ile ze sztucznego tarła. W najbliższy piątek po raz kolejny startuje kampania 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. To czas wsparcia ofiar przemocy. Akcja powstała w 1991 roku z inicjatywy Soro Optimis International oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jej czas jest nieprzypadkowy. Rusza 25 listopada, gdy przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia w Dniu Praw Człowieka. O tym, że przemoc wciąż jest dużym problemem, mówią statystyki. Wynika z nich, że co 40 sekund kobieta w Polsce pada ofiarą przemocy różnego rodzaju, od fizycznej przez psychiczną, emocjonalną, finansową po seksualną. Nie wszystkie przypadki agresji są zgłaszane, choć świadomość ofiar z roku na rok rośnie. Problemem jest również przemoc przez internet. Ponad 20%, no głównie dotyczy to młodych kobiet, dziewcząt młodych kobiet, jest molestowana seksualnie, najczęściej w internecie. No to jest wyzwanie naszych czasów, ale niosące również i oprócz dobrodziejstw naprawdę bardzo, bardzo dużo zagrożeń, a dotyczy właśnie to bardzo młodych dziewczyn, młodych kobiet. Słupskie SOR Optymistki przygotowały cykl filmików instruktażowych informujących o tym, jak walczyć z przemocą. Te filmiki będzie można przez 16 dni zobaczyć m.in. w miejskich przychodniach, w ratuszu oraz na antenie telewizji Słupsk. Katarzyna Figura, Henryka Krzywonos-Strycharska i Rafał Betlejewski będą gośćmi specjalnymi konferencji antyprzemocowej, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Słupskim Nowym Teatrze. Debacie o tym, jak przeciwdziałać przemocy, może przysłuchiwać się każdy chętny. To będzie już druga konferencja antyprzemocowa w Słupsku. Rok temu specjaliści udzielający pomocy ofiarom przemocy mówili o tym, gdzie można znaleźć wsparcie, jak dochodzić swoich praw i czy przepisy, instytucje i system dają poczucie bezpieczeństwa osobom, które chcą się uwolnić od przemocowców. W tym roku uczestnikami spotkania będą osoby, które nie tylko udzielają wsparcia ofiarom przemocy, ale również inspirują je do odwagi, by o tym mówić, a innych zachęcają do pomagania pokrzywdzonym. Udział w konferencji weźmie Katarzyna Figura, znakomita aktorka, która doświadczyła przemocy w rodzinie, a od lat namawia kobiety do odwagi i walki o swoje prawa. Zaproszenie przyjęła również Henryka Krzywonos-Strycharska, posłanka, która wraz z mężem przez lata prowadziła rodzinny dom dziecka. Kolejnym gościem będzie Rafał Betlejewski, twórca telewizyjnego programu Betlejewski Prowokacje, w którym sprawdzał reakcje przypadkowych świadków różnego rodzaju przemocy. Konferencja odbędzie się w poniedziałek w Nowym Teatrze, początek o godzinie 13:30. W spotkaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Słupska, wstęp jest wolny. Zadanie jest finansowane z budżetu miasta Słupska w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Zimowe miesiące to bardzo trudny okres, szczególnie dla osób bezdomnych. Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie być obojętnymi na osoby, które potrzebują pomocy i by informować służby, jeśli zauważymy osobę, która nie ma gdzie schronić się przed zimnem. Osobami bezdomnymi, które nie mają ciepłego schronienia, zająć się mogą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Koło Słupskie, a także Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Stowarzyszenie Horyzont, gdzie działają m.in. streetworkerzy. Od kilku miesięcy w Słupsku działa również Stowarzyszenie Monar, Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym. To jest nowa usługa. Zawsze prowadziliśmy tak zwaną izbę wytrzeźwień. W tej chwili poza izbą wytrzeźwień prowadzona jest również tam całodzienna i świetlica, i ogrzewalnia dla osób, które nie kwalifikują się do wsparcia oferowane przez Towarzystwo Pomocy imienia Brata Alberta, gdzie żeby trafić do schroniska dla osób bezdomnych, trzeba być osobą trzeźwą. Wiemy o tym, że tak nie jest. Wiemy, że to są bardzo często osoby cierpiące na chorobę alkoholową i dlatego stworzyliśmy przy Izbie Wytrzeźwień właśnie taką całodzienną świetlicę plus ogrzewalnię. Tam również takie osoby mogą całodobowo praktycznie przebywać. Jeśli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy, najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112, na pogotowie ratunkowe pod numer 999 lub na Straż Miejską pod numer 986. Ustecki samorząd planuje przebudować ulicę Kościuszki. Zgodnie z planami będą tam nowe tereny zielone, a także miejsca parkingowe. Projekt zmian konsultowany jest z mieszkańcami. Koncepcja przebudowy ulicy Kościuszki w Ustce zostanie zaprezentowana mieszkańcom miasta podczas specjalnego spotkania. Odbędzie się ono we wtorek 29 listopada o godzinie 17 w sali 101 Urzędu Miasta. Koncepcja została już zamieszczona na stronie internetowej miasta ustka.pl. Wszyscy mieszkańcy mogą do 2 grudnia zgłosić swoje uwagi i wnioski do tej koncepcji.
Swoje sugestie będzie można zgłaszać elektronicznie na adres e-mail biuro@zim.ustka.pl lub pocztą na adres Zarząd Infrastruktury Miejskiej, ulica Dworcowa 1, 76 270 Ustka. Została ona przygotowana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej i to tam można uwagi zgłaszać, ale zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu, bo powiemy wtedy o koncepcji troszkę więcej, omówimy ją. Państwo będą mogli też zadać pytania, które od razu być może rozwieją Państwa wątpliwości, od razu zgłosić swoje uwagi do tej koncepcji. Według przygotowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki wstępnie planuje się wycinkę 7 drzew oraz nasadzenie 33 nowych. Wzdłuż drogi po obu stronach między chodnikami i jezdnią powstanie 600 m2 nowych terenów zielonych. Na całym przebudowywanym odcinku zostanie wyznaczonych 40 zgodnych z warunkami technicznymi miejsc parkingowych w układzie równoległym do jezdni. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Jutro jesienna redakcja Telewizji Słupsk. Zachęcam Państwa do oglądania. Ciekawych gości, ciekawych tematów na pewno nie zabraknie. Do zobaczenia.